Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, czyszczam wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy 2050. I oto i proszę bardzo, zniżamy lot, lądujemy już właściwie przed nowymi pylonami, przed nowymi daszkami. Jesteśmy teraz na równi mniej więcej z peronem 7, który w poprzedni weekend, czyli dla Was prawdopodobnie wczoraj lub przedwczoraj, został otwarty, jest już normalnie użytkowany. Możecie na ten peron dokładnie wejść, tak jak ja tutaj chodziłem jeszcze parę dni bezpośrednio przed otwarciem. Teraz już jest całkowicie użyteczny, odjeżdżają już z niego pociągi, jeżeli dobrze wiem, PKP już raczej wstawił tutaj do skład jazdy. I pociągi stąd mogą normalnie odjeżdżać. Peron jest w pełni już funkcjonalny, jeżeli chodzi o część pasażerską na zejściu z kładki, ponieważ przejście podziemne jeszcze tutaj całkowicie nie istnieje. Znaczy, nie to, że nie istnieje, tylko po prostu cały czas jeszcze powstaje i jest budowane. Tutaj zwróćcie uwagę, mamy napisy peron 7, sektor B i tor 3 i to się świeci. To faktycznie te znaki się tutaj świecą, także to będzie o wiele lepiej widoczne. Tak samo jest to również na peronie 6, z czego na peronie 6 się to teraz nie świeci akurat, ponieważ w ciągu dnia takie napisy się nie świecą. A tutaj jest jeszcze, są testy, to były robione na żywo jak byłem, więc można było zaobserwować, jak ładnie te wszystkie napisy tutaj się świeciły. I tutaj też bardzo jest bezpośrednie wejście już na kładkę, jeszcze nie otwarte, ale jak wy to oglądacie, to już bezpośrednio możecie tutaj sobie zejść na dół. Tak wygląda jeszcze trochę tutaj peronu 7, bezpośrednio z widokiem na peron 6. Powiem wam, że te widoki już właśnie pod dachem, jak już jest więcej tego dachu i więcej peronów, wyglądają po prostu fenomenalnie. To wszystko tutaj jest poukładane. No i ogólnie ta cała przestrzeń, która tutaj też widzimy na przytorowisku, według mnie dosyć jest ładnie zakomponowana tutaj z całym tym podtorzem, które jest tutaj poukładane, jak i łącznie z tłuczniem. Też ciekawe jest zwrócić uwagę, jest zlokowana tutaj sieć trakcyjna, bo nie mamy tutaj słupów od dołu. Nadaje trochę lekkości i tego, że faktycznie wszystko na tej wielkim dachu się trzyma, bo wszystkie słupy są zamontowane bezpośrednio od góry. Jest to taka pewnego rodzaju na pewno nowość na stacjach w Warszawie. A teraz trochę peron 8, już chciałem powiedzieć 9, ale to jest peron 8. Jak widzicie, tutaj już elki peronowe zaczynają być już montowane, prawie wszędzie już zostały poustawione. Też zwróćcie uwagę, to za chwilę będzie na kolejnym zdjęciu, że dach jeszcze powstaje. Tutaj jeszcze nie ma w ogóle tej dolnej części dachu, ale spokojnie to wszystko powstaje tutaj zgodnie z czasem. I niedługo już również peron 8 będzie oddany do użytku. Nie powiem wam dokładnie kiedy, bo jeszcze sam nie wiem, ale domyślam się, że w kolejnym odcinku bezpośrednio z placu budowy będę już na jakimś samym wykończeniu i to nie będzie długo trwać, zanim go otworzą. Tutaj jeszcze zdjęcia trochę z góry, jak to wygląda. Jak widzicie, jest zasypka, jest wypełnienie go w całości, no i trochę już słupów od sieci trakcyjnej od drugiej strony peronu 8. Też zwróćcie uwagę, że tutaj jest ładnie ten dach poustawiony i ten napis Warszawa Zachodnia całkiem nieźle tutaj zaczyna już faktycznie wyglądać. I od razu odpowiadam na pytania. Nie, ten napis Warszawa Zachodnia nie będzie się tutaj świecić z boku dachu. On będzie taki po prostu, jak wygląda, tak wygląda. No i tutaj też widzimy końcówki peronów 6 i 7, które są po prostu trochę dłuższe i w tym miejscu już nie ma dachu, żeby tutaj ładnie się nam zakończył w jednym miejscu. Oczywiście ten dach, ten wielki, nie będzie się kończyć w jednym miejscu dokładnie, ponieważ tam w peron pierwszy, z tego co pamiętam, jest trochę dosyć dużo krótszy, ale pomijając to, to właściwie wszystkie będą się kończyć w tym samym miejscu. Tutaj trochę jeszcze przejścia torem, tutaj obok peronu 8, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Znaczy, my tutaj jesteśmy obok krawędzi peronowej peronu 7,
Pylon ósmy z boku widzimy, że jest faktycznie budowany, ale powiem wam, że całkiem to wygląda ciekawie. I chodzenie po torach, ile ja się nachodziłem na zachodni, tak nigdy w życiu tyle po torach nie chodziłem. I to faktycznie takich, co niedługo będą już faktycznie użytkowane. Tutaj jeszcze trochę zdjęć faktycznie, jak wygląda pylon ósmy w budowie. I też zwróćcie uwagę, że tutaj kładka zaczyna mieć powoli już faktycznie swój spód. I spód tak samo będzie wyglądać jak aktualnie nad pylonami 6 i 7, czyli taki trochę posmak miedzi tam tutaj się będzie wkradał i jest to już powoli nawet montowane w niektórych miejscach przy zjeździe składki. No i tutaj, tak jak widzicie, świecą się te napisy z sektorami. Także dosyć to ładnie wygląda. Kolejne elementy tutaj. Mamy taki specjalny sprzęt, na którym, jak widzicie na wysięgniku tam na górze, jest jeszcze ustawiona i dokręcana do wszystkich tych standardów, aby to ładnie było ustawione. Sieć trakcyjna i tutaj jak widzimy osoby faktycznie pracują tam na górze i kręcą. Oczywiście prąd jest wyłączony w sieci trakcyjnej. To tak nie wygląda, że oni mogą za chwilę zostać kopnięci prądem. Trochę panoramy na przejście podziemne i przyszłą halę dworcową, która będzie właśnie od tej strony, czyli od strony ulicy Tunelowej. To będzie tutaj wszystko rozlokowane. Dosyć duża będzie ta hala z dosyć dużymi schodami ruchowymi i układ schodów ruchomych i ogólnie schodów zwykłych będzie dosyć podobny jak w West Station pośrodku hali dworcowej, a to około niej będzie mniej więcej jak na Warszawie Wschodniej. Tylko więcej, większe, nowocześniejsze, no i można byłoby jeszcze długo wymieniać, więc w sumie nie jest to dosyć podobne. Ale układ schodów jest mniej więcej podobny jak na West Station. Tutaj też zwróćcie uwagę, jak wygląda już zaawansowanie budynek wielofunkcyjny. Ale o nim i jak wygląda w środku będę mówić najprawdopodobniej może coś już w kolejnym miesiącu. Natomiast zejdźmy sobie na dół, na ziemię i zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj już ładnie poziom stropu i faktycznie podłoga na poziomie 0. Dosyć to im szybko poszło i nie widzimy już tutaj właściwie większych dziur tam, gdzie nie ma jeszcze torowiska tramwajowego, które będzie niedługo powstawać. Czy torowisko tramwajowe, tunel tramwajowy. Teraz jesteśmy na poziomie minus 1, czyli tu, gdzie faktycznie będziemy chodzić i przechodzić do wszystkich peronów. Tutaj będzie też cała gastronomia się znajdować i inne lokale usługowo-handlowe, także tego trochę tutaj będzie i właśnie przechodzimy do tego wielkiego i ogromnego przejścia podziemnego. Zobaczcie, jak to jest z rozmachem, zobaczcie, jakie to jest wielkie i ogromne. I zaraz się trochę po tym poprzechodzimy, bo to jest naprawdę, bym powiedział, no spektakularne, biorąc pod uwagę, jak to wygląda. Jestem też tutaj po dosyć dłuższej przerwie, od kiedy ostatnio byłem w przejściu podziemnym, więc zwróćcie uwagę, że właściwie wszystko jest tutaj ładnie już poczyszczone. No i wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Tutaj jest miejsce, gdzie w przyszłości będzie świetlik, to taki krótki skrót, ale to jeszcze za chwilę zobaczycie więcej z tego miejsca. A teraz sobie trochę przejdźmy jak po tym nowym przejściu podziemnym. Aktualnie znajdujemy się pod peronem 7. Tam na wprost widzimy peron 6. No i tak to wygląda wszystko od dołu. Teraz możecie wiedzieć, czemu jeszcze nie korzystamy z przejścia podziemnego. Po prostu nawet nie jest przebite te stare przejście z nowym przejściem. Nie są w żaden sposób połączone. A tu na przykład będzie taki zbiornik awaryjny wody. Znaczy nawet nie awaryjny, tylko normalny, ale taki będzie schowany pod częścią stacyjną. No i tutaj zwróćcie uwagę, jak się obkręcamy, że mniej więcej w tym rejonie, jak teraz widzimy tutaj na tej ścianie, jest stare przejście podziemne. Gdzieś tam jest po prostu ustawione stare, które będzie niedługo wyburzone w kolejnych etapach i kolejnych fazach przy przebudowie kolejnych peronów. Bo przypominam wam, bo czasami w komentarzach się pytacie, dach ten nowy wielki będzie nad wszystkimi peronami i wszystkie perony zostaną przebudowane. Nie do końca wiem tylko, jak jest przy peronie pierwszym przy WKD, ale to jeszcze zobaczymy z czasem, jak będziemy już bliżej tego okresu, kiedy to będzie się działo. Tutaj jest bezpośrednie zajście. Będziemy mieli tutaj schody ruchome na sam dół oraz windy, więc będzie można się tutaj dosyć wygodnie przemieszczać również dla osób niepełnosprawnych. Z czego windy będą bezpośrednio stąd i na peron, czyli z przejścia podziemnego na peron i na kładkę, także będzie dosyć dużo możliwości. No i tutaj jak widzicie dochodzimy sobie teraz do takiej antresoli, która aktualnie jest z widokiem na przyszłe miejsce, gdzie będzie trójkąt tramwajowy z rozjazdami w różne rejony w kierunku Odolan, tramwaju na Wilanów, czy po prostu na Wolę. Czy na Woli, to faktycznie my tutaj już teraz się mniej więcej chyba znajdujemy, no ale tak to mniej więcej będzie tutaj się rozglądać. To może nie na Wolę, tylko w kierunku północno-wschodnim, że tak powiem. Tutaj rozjazdy, to wszystko będzie się rozjeżdżać.
No i tu jak widzicie, teraz możecie zaobserwować, jest tego trochę i tu jest właśnie przyszły tunel tramwajowy i on jest o wiele wyższy, dzięki czemu tramwaj oczywiście będzie mógł się tam zmieścić. Tutaj jeszcze krótkie przejście na poziomie minus 1, abyście mogli zaobserwować, jak to wyglądają teraz tutaj już prace i jakie to już jest zaawansowanie, nie? I z tego co słyszałem, faktycznie tutaj te podpory niedawno co dopiero zniknęły z tego rejonu, gdzie teraz chodzimy i faktycznie to tak nie wygląda, jest ich mniej. Także to są nówki sztuki nieśmigane, sufit tutaj, no po prostu dopiero coś tutaj pojawił. Także to dosyć ładnie wygląda i zwróćcie uwagę, że też tutaj, jak teraz będziemy patrzeć w tą stronę, jak to się będzie daleko ciągnęło, bo to wszystko będzie na tej samej poziomie. To dalej co tam widzicie, to będzie przejście do peronu 9. Na piechotę lub z podjazdem z tramwajem w przyszłości. W tą stronę widzimy tutaj fragment schodów na górę, które będą w kierunku przystanków autobusowych na ulicy Tunelowej. No i tutaj tam dalej jest przejście techniczne aktualnie. A teraz jesteśmy już na poziomie minus 2 i widzimy właśnie tą różnicę wysokościową co do tunelu pieszego, a tunelu tramwajowego. Tunel tramwajowy oczywiście jest na dole, a tu jest w przyszłości przystanek tramwajowy w kierunku. O dole będzie się znajdować już bezpośrednio za trójkątem. Tu mamy jeszcze fragment starego zjazdu, ale teraz to już jest właściwie wszystko wykopywane na sam koniec. I tak też możecie zaobserwować na zamocznym blasku. Wygląda aktualnie tunel tramwajowy pod wszystkimi peronami. Na razie jest tylko pod peronami oczywiście 6, 7 i 8. I powstaje to wszystko i ten tunel tramwajowy będzie otwarty i dostępny na najwcześniej po zakończeniu całej budowy, żeby tak nie było. I z tego co słyszałem, nawet tramwaje warszawskie się do tego przygotowują i możliwe, iż niedużo później tramwaj tu ruszy, jak budowa się skończy. Znaczy niedużo dłużej, to nie wiem, tak jakieś 2 lata po tym jak skończę budować zachodnią, to może tramwaje oddadzą swój odcinek z dojazdem faktycznie do tego tunelu. Co tu jest na dole. I jeszcze trochę zdjęć z góry, abyście mogli zaobserwować, jak to wygląda właściwie. Z tej też perspektywy, lekki przelot nad budynkiem wielofunkcyjnym. Tutaj jak widzicie, ten dach się już trochę wysuwa. I warto też tutaj zwrócić uwagę, iż dach ten wielki i ogromny z budynkiem wielofunkcyjnym w niektórych miejscach faktycznie będzie się łączyć, aby też stąd z tej strony nie padał deszcz. No i żeby to wszystko ładnie wyglądało jak jedna większa całość. Ale to jeszcze będziemy obserwować w najbliższym czasie. I też dlatego właśnie peron 8 powstaje o wiele dłużej, ponieważ bezpośrednio obok niego powstawał również budynek wielofunkcyjny. No i tutaj już widzimy peron 9. Peron 9 oczywiście nie jest nowy, to jest stary peron 8, ale teraz to już jest peron 9 i też trochę przejść podziemnych, które tutaj już w tym momencie są o wiele na większym zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o wykop do poziomu minus 1, jak i również bezpośrednio już na poziom minus 2, gdzie w przyszłości będą jechać tramwaje w kierunku Odolan i na Bemowo. Także tutaj też możecie zaobserwować, jak właśnie wyglądają te poziomy minus 1 i minus 2. Na poziomie minus 1 oczywiście będzie przejście podziemne z dojściem do peronu 9, czy też również w drugą stronę do głównej części hali dworcowej i wszystkich pozostałych peronów. Tutaj trochę zdjęć, jak wygląda strop nad przejściem podziemnym. Tu w tym rejonie będzie się znajdować parking i pętla autobusowa w przyszłości. No i oczywiście jakieś postoje do taksówek, Kiss and Ride i inne takie bajery. A tutaj lekkie, malutkie zdjęcie, jak to wygląda od góry z wykopu. No i przejdźmy się teraz na peron 8, bo to też jest dosyć ciekawe miejsce i muszę wam przyznać faktycznie, że przejściem podziemnym, z tego za chwilę będą zdjęcia, miałem okazję przejść się pierwszy raz, odkąd jest otwarte. Bo zimą mało kiedy korzystam faktycznie z peronu 9, jest mi mniej po drodze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak teraz długą drogę trzeba pokonać, aby dojść do tego peronu, co nie zmienia faktu, że aby dojechać do peronu 9 od pętli tunelowej, autobusowej, i można to już zrobić za pomocą Buddy Maleksu. Tutaj kursuje w ciągu dnia, chyba z tego co pamiętam, jakoś od 7.30 do już później godzin wieczornych, także można korzystać. Natomiast tutaj jest jedyny fragment przejścia podziemnego, który jest oddany do użytku dla wszystkich pasażerów, którzy faktycznie chcą dojść do peronu 9, czy przejść się z głównej części Warszawy Zachodniej, na przykład do Prymasa Tysiąclecia. Alei oczywiście.
No i tutaj tak widzicie, powoli to powstaje. Mamy ładnie zawieszone tutaj w ogóle te lampy na górze. W drugiej części na razie dużych prac jeszcze nie ma robionych, ale to jeszcze za jakiś czas się zmieni. Tutaj też te strzałki ładnie wyglądają, różowe, bo są o wiele lepiej widzialne niż jakikolwiek inny kolor tutaj na tym suchym betonie, tak specjalnie zazwyczaj jest robione. Z tej strony, jak tutaj się skręciliśmy, będziemy mieli w przyszłości wjazd schodami ruchomymi bezpośrednio na peron 9. I muszę przyznać, że zanim zacząłem się interesować przebudową Warszawy Zachodniej, to nigdy bym nie domyślił się, że na 9 peron kiedyś wjadę schodami ruchomymi. A teraz to jest realne. I nawet bym powiedział, że bardzo prawdopodobne. I znaczy nie wiem, co by musiało się zmienić, aby tak nie było. Bo tutaj schody ruchome będą na każdy peron. Mało tego, na dwa główne perony, czyli peron drugi i peron trzeci, jak dobrze pamiętam, będą nawet podwójne schody ruchome i ogólnie podwójne schody, aby lepiej tutaj to rozlokować cały ruch. Czyli na wszystkie perony będziemy mieli po dwie klatki schodowe, jedne z schodami ruchomymi, drugie z zwykłymi schodami. W zależności oczywiście od peronu różnie to jest poukładane. Na przykład na peronie 9 właśnie jest jedna z schody ruchome, drugie są zwykłe schody, a na peronach od 8 do 1 to jest, są schody zwykłe z schodami ruchomymi połączone obok siebie. Natomiast tak jak mówiłem, na peronie drugim i trzecim będzie dodatkowa para schodów na te perony, na tych końcach. Bo dobrze wiemy, że z tych peronów odjeżdża bardzo dużo pociągów podmiejskich, a po przebudowie będzie mogło ich jeszcze więcej odjeżdżać i jest to popularne. A tam w tych przejściach podziemnych no to mogły się robić tłok. Zwłaszcza po tym, jak bardzo będzie przepustowa linia średnicowa, kiedy już zostanie w całości przebudowywana. Tu macie jeszcze parę zdjęć lotniczych, jak wygląda faktycznie przejście podziemne z lotu ptaka, abyście mogli sobie trochę bardziej zobrazować, jak to tutaj wszystko mniej więcej wygląda i gdzie i co i jak to właściwie jest poukładane, bo oczywiście, jak dla mnie przynajmniej, jest to dosyć bardzo ciekawe. I tu jest właśnie ten tunel tramwajowy. Wtedy bardzo dobrze widać z góry, jak on tutaj się całkowicie zarysowuje. No i trochę dachów. Tutaj też słyszałem o tym, iż faktycznie cieknie z dachu na kładkę, nad mniej więcej w rejonie peronu 8, tutaj zwróćcie uwagę, że ten dach ma zupełnie inny jeszcze kolor, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznej warstwy dachu i to jeszcze tutaj jest wszystko dozlokowane na takie specjalne folie, żeby to nie przemakało i to jest wszystko w budowie, na placu budowy takie rzeczy mogą się spokojnie pojawiać i nawet jeżeli przypadkiem się to wydarzyło, to możecie to im zgłosić, oni to oczywiście sprawdzą i wszystko będzie naprawione. Zresztą domyślam się, że jakieś takie rzeczy, opinie, to każda osoba tam, która pracuje na Budimexie i jest gdzieś tam u styku z pasażerami, to już doświadczyła, że pasażerom się to nie podoba i to się nie podoba. No, na pewno tak wygląda. No i to było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać, aby pojawiało się jeszcze więcej takich filmów. Obok przycisku subskrybuj jest opcja wspieraj. I tego typu filmy macie wtedy przedpremierowo, trochę wcześniej, w zależności od poziomu waszego wspierania. No i jeszcze jedna ważna wiadomość, którą koniecznie bym wam chciał tutaj zostawić, to jeżeli macie jakieś konkretne pytania do mnie, czy też do Budimexu, a ja się zapytam odpowiednich osób co do Warszawy Zachodniej na odpowiedzi, które wy zadajecie, i odpowiem wam w komentarzach albo w kolejnym materiale filmowym. Też przy okazji chciałbym tutaj bardzo podziękować Budimexowi za możliwość zorganizowania właśnie takiego filmu, gdzie mogłem przejść się bezpośrednio po placu budowy. Jak widzieliście, wszystko tutaj bardzo ładnie wygląda. No i zupełnie nie czy to wygląda, jak się patrzy z góry, czy nawet z aktualnie działających peronów, a inaczej kiedy się wejdzie do przejścia podziemnego pod tymi peronami. Tutaj niektóre już są użyteczne, a niektóre cały czas w budowie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i co tu już nie mówić. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Od Warszawy Zachodniej teraz trochę ja przynajmniej odpocznę. I Warszawa Zachodnia najprawdopodobniej w tym miesiącu pojawi się raz jeszcze na live z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to będzie najprawdopodobniej podczas wielkiego finału 30 stycznia, na który was już teraz zapraszam oficjalnie, ale więcej informacji na temat tego live'a czy innych rzeczy jeszcze będę mówić w najbliższym
tym tygodniu i kolejnym tygodniu, bo jeszcze trochę tego czasu jest do tego momentu. Przy okazji również Wam dziękuję za 4000 subskrypcji. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!